Cześć, 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 siemaneczko, witajcie moi drodzy. Zapraszam was w tym odcinku na kolejną część moich misji fabularnych. Tutaj mam do skończenia dwie misje. Ewakuacji schronu, dostarczenia bomby albo naprawy schronu. Oczywiście wszystko strefa 100+. Tak się akurat szczęśliwie składa, że jest kilka tych misji do wyboru. Także liczę na to, że gdzieś mnie przydzieli, ale może najpierw zrobię z prywatności prywatnej na prywatność publiczną i sobie wezmę uruchom. Brak dostępnych gier, niestety. Próbujmy jeszcze raz. Może będzie więcej szczęścia, a jak nie, to będę szukał. O, są istniejące sesje, świetnie. Bardzo trudna misja, ewakuacja ludzi ze schronu. Zobaczymy, czy damy radę. Na pewno nie pójdę budowniczym. Pójdę moim ulubieńcem. Strażnikiem miłości Jonesem. Tylko, że jeszcze muszę go ubrać. A, dobra, jest tutaj moja pani Tank Penny. I tak oto przygotowany, ruszam do boju. Ciekawe, na jakim etapie są chłopaki. Czy już obronili pierwszy atak? Czy budują? Czy może nie? Zobaczymy zaraz. To jest zawsze moja najmniej ulubiona misja, bo tu się... Gotuj się na ważny alarm pogodowy. Uładowanie schronu, czyli już obronili. Tutaj się zawsze od razu wszystko dzieje, nie można... Nie ma chwili spokoju, nie ma czasu na przygotowania. Bierzmy się za nich! A ja jednak sobie lubię zbudować na spokojnie bazę, przygotować się do wszystkiego. Tutaj tego nie ma takiej wygody. Trzeba od razu ruszać do boju, ale widzę, że tam już ekipa buduje coś, także ja ich na pewno wspomogę. Budują z metalu, czyli pewnie spodziewają się wody. Nie było mnie na początku, więc nie wiem co przyjdzie. Dostosowuję się do ich sposobu budowy, czyli lecę z metalem. A w zasadzie to chyba jedna osoba tylko buduje, a druga... Nie wiem, gdzie jest reszta. Nieważne. Mniejsza o większość. Podstawę można sobie machnąć oczywiście z czegoś innego niż metal. Ale cała konstrukcja mimo wszystko powinna być chyba jednak z metalu. Dane burzy zostały zaktualizowane. Sprawdź mapę. A nie, przeciwnicy ogniowi. No to spokojnie mogliśmy budować z cegły, no ale trudno. Ale trudno. Jak idą przeciwnicy ogniowi, to lepiej nie budować po prostu z drewna. No bo sami wiecie, na pewno z doświadczenia, nieraz rozpalaliście ognisko, że ogień i drewno to się lubią na grillu na przykład. No dobra. To jest ogień. Przecież to nie musi być metal, ale dobra. Skoro on buduje z metalu, to ja też się nie będę wyłamywał. Nie. Niemożliwe. Nic z tego. Nie, nie mogę. Niemożliwe. Nie! Idę na górę. Uderzaj po skarby! Wiem, słyszę, że rozwalają lamę, ale materiałów mam sporo. Szkoda mi czasu, 6 minut zostało do końca. Jeszcze fajnie by było poza tym... poza naszym bunkrem zbudować jakieś pułapki. Skoro idzie ogień, to można go trochę pozamrażać. Podatny jest na to. Jak ten czas szybko leci, co? Nie, nie mogę. Już 5:38.
Nie ma chwili spokoju. Zrobię jeszcze daszki, ale to już z cegły. Mogłem oczywiście, nie o to chodzi, że szkoda mi metalu, rzecz jasna, tylko metal się buduje najdłużej. Najszybciej oczywiście deski, ale skoro idzie Nic ogień, z tego. skoro idzie Nie, ogień, nie no to mogę. zdecydowanie desek nie będę kładł. Burza będzie mogła niestety też zmieniać kierunek, także trzeba będzie się na to też przygotować. To są pułapki zamrażające. Liczę na to, że stworki będą się w nich zamrażać. Skoro są to ogniowe, no to zamrażająca pułapka powinna na nie nieźle działać. Troszkę strzałek. Liczę na to, że mój kompan w doli i niedoli, a nie, to w zasadzie już nawet czterech nas jest, nie będzie strzelał pod dachem do beczek. No ale zobaczymy. Może być różnie, oczywiście. Zbuduję tu ścianę i tutaj zaryzykuję, może ich nie zniszczą. Jak się będą respić. Stworki jak się respią, to oczywiście niszczą podłogi. Na szczęście nie sufity. Sufitami można sobie ładnie manewrować. Czy ja tu mam jakieś wejście, w którym pustaki mogłyby chcieć wejść? Nie za bardzo. To skoro nie mam wejścia, to buduję ściany. Na ścianach umieszczę strzałki. Na pewno to nie przeszkodzi w obronie. Widzę, że tylko ja buduję. No tutaj niestety pustaki mogą wchodzić, ale tutaj już nie wejdą. Będą musiały iść tu i tędy. Także koło bazy to już zbuduję z cegły. Koło bazy już będzie cegła. Tu pozwolę sobie dać odpychającą, żeby potworki, chociaż one tędy, mogą i tędy niszczyć w sumie. No dobra, nieważne. Jest jak jest. Delikatnie sobie stworzę troszkę nowych pułapek. One mogą tędy wchodzić, więc tutaj też jeszcze zbuduję pułapki odpychające. Nie. Niemożliwe. No dobrze. I tutaj też myślę, że coś się będzie działo. To nie pójdzie tak gładko, jak bym sobie tego życzył. Dlatego i tutaj z tej strony
kilka pułapek nie zaszkodzi. Nie, nie mogę. Piętnaście sekund i sam jestem. Wszyscy gdzieś tam sobie spacerują. Świetnie. Zobaczymy. Trzeba będzie zakasać rękawy, widzę. Chodźcie, stwory, chodźcie. Czekam na was. Nadciągają! Broń schronu! Broń schronu, póki nie będzie można zabrać stamtąd ocaleńców. Ostatnia szansa! To, co najtrudniejsze, niszczę na początku. Reszta jest słabsza, więc liczę na to, że pułapki zrobią swoje. Ojejku, tam zapomniałem postawić kilka cudeniek. Już naprawiłem, ale wystarczy, że uciekłem z bazy i już zobaczcie, jakie bęcki dostaję na setnym poziomie. A nie uważam, żebym był zbudowany najgorzej na świecie. Oczy są straszne. Jak oczy się uwezmą, to naprawdę dwójka oczu potrafi zniszczyć bardzo szybko. O, ktoś przyszedł do pomocy, to świetnie. Pomoc się przyda. Pamiętam o moich wieżyczkach, ale zostawiam je jeszcze na troszkę bardziej... odleglejszy ten okres czasu. Jak atak zacznie być bardziej intensywny. Chociaż nie idzie najgorzej, nie idzie najgorzej. Pułapki zdecydowanie sobie radzą. O nie. Po co to zniszczyliście? Przecież tam... i tak musicie iść dookoła. Ale najważniejsze to i tak, że sufit jest. Sufit tutaj jest najważniejszy z tego wszystkiego. Tam są pułapki gazowe, dość mocne. Są beczki. Niestety chłopaki strzelają do beczek, widzę. To nie jest najlepszym dla mnie newsem. Nie, nie mogę. Do beczek to sobie można strzelać z daleka, jak one nic nikomu nie zrobią. Uważam, że to jest świetny moment na postawienie pierwszej wieżyczki. Burza miała zmieniać kierunek, ale jakoś nie widzę, żeby zmieniała. Pustaki lubiły sobie to niszczyć, zanim wejdą, więc ułatwię im. Ułatwię pustakom utratę czasu i postawię z powrotem tamte ściany. Niszczenie tamtych ścian jest dla mnie dobrą informacją. Jeśli chodzi oczywiście o zarobek na czasie. Troszkę gorszą, jeśli chodzi o pomoc w unicestwianiu tych poczwar, ale... ale z dwojga złego wolę, żeby trochę czasu straciły, niż... niż żebym przegrał, żeby się wbijały w głąb bazy. O, dobra. Burza zmieniła kierunek. Ciekawe, na jaki? Chyba na ten sam.
Myślę, że wygramy. Świetna informacja. Pozwolę sobie rzucić kolejną... A nie, czemu nie mogłem rzucić wieżyczki? Coś źle wymierzyłem. Rzuciłem już dwie, nawet nie zauważyłem. Musiałem być... A tak, rzuciłem dwie faktycznie, dobra. Mój błąd. Niepotrzebnie wyskakiwałem. Muszę jeszcze 10 sekund czekać i rzucę kolejną dopiero wieżyczkę. O, 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 boss. Kałuże kwasu. Muszę włączyć już teraz tą wieżyczkę. W takim razie, bo bossem się będę zajmował. Chociaż tam widzę, że ładnie go tłuką. No i dobra. Poległ. To elegancko. Poproszę o nagrody. Ura! Niemożliwe. Pięknie. Ogłaszam wygraną, zanim jeszcze czas dobiegnie do końca. Świetnie. Kolejna misja zaliczona. Coraz bliżej obrony. Coraz bliżej obrony. Świetnie. Bardzo się cieszę. Piękne zwycięstwo. O, ten jaki. Elegancki. Świetne ma statystyki. Tutaj piszą, żeby zaraportować kolesia. No ale ja nie będę tego robił. Może miał jakiś ważny telefon. Tak przynajmniej zakładam. Chociaż też nie lubię, jak ludzie awczą. No ale cóż, dla mnie najważniejsze jest to, że udało mi się wygrać misję. To jest super wiadomość. Sporo doświadczenia ocaleńców, bohatera, złoto. Wszystko to, co najlepsze. Odbieram sobie nagrody. I liczę na to, że już wkrótce będzie szósta obrona. A po szóstej obronie powinno polecieć ciurkiem do dziesiątej. Sporo widolców wpadnie. Będę mógł sobie kupić lamy. A co w skrytce? Wolałbym krople deszczu, ale to też jest oczywiście przydatne. Zużywam na bieżąco. No dobrze, moi drodzy, no to co? Kolejna misja fabularna za nami. Na pewno jeszcze kilka przed nami, przed obroną. Cóż, dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia i liczę na to, że się widzimy w kolejnym odcinku. Pa, pa!